zabawy kinem Tarantino, ciąg dalszy, kontynuacji Kill Billa. Śledzimy dalszą historię zemsty panny młodej. W poprzedniej części zginęła dwójka z czwórki członków bandy Billa, a do skasowania zostały następne dwie, plus oczywiście przywódca Bill. To co już na początku muszę powiedzieć, to że uważam dwójkę za lepszą od jedynki. Głównie dzięki motywowi mistrza kung fu Pai Mei, do którego Bill zaprowadza Beatrix Kiddo, bo takie imię i nazwisko nosi nasza protagonistka. W kontynuacji poznajemy jej prawdziwą tożsamość. U mistrza Pai Mei jest moim zdaniem umieszczona jedna z najlepszych sekwencji treningowych, jakie kiedykolwiek powstały w filmach, które zahaczały o sztuki walki. Może nie jest aż tak dobra, jak według mnie najlepsza sekwencja treningowa w historii kina, czyli w pierwszym Kickboxerze, ale też jest bardzo, bardzo mocna i bardzo łatwo zapada w pamięć. W dwójce mamy wyjaśnienia co niektórych spraw, jak właśnie podane prawdziwe imię i nazwisko panny młodej. Mamy ukazaną twarz Billa, bo oczywiście w jedynce słyszeliśmy tylko jego głos. Wiemy też, o tym już trochę wspomniałem w poprzednim wideo, że tak naprawdę panna młoda została pobita i postrzelona nie podczas swojego ślubu, tylko podczas próby ślubu, co jest typową zagrywką Tarantino. Facet uwielbia być tak przewrotny w swoich filmach. Do obsady tej części dołącza trzeci aktor ze starej gwardii Tarantino, a mianowicie Samuel L. Jackson. Nawet o tym pierwotnie zapomniałem, że on się pojawia w tej części. No a przecież jest organistą, tak jakby, nie miał nawet jak nazwać funkcję, którą pełni, ale chyba tak. Na tejże próbie ślubu, która skończyła się, jak wiemy, masakrą. Oczywiście pojawia się na dosłownie, nie wiem, kilka lub kilkanaście sekund, no bo wiadomo, że z masakry w tym kościółku wychodzi żywa tylko panna młoda. Reszta ginie. No, panna młoda i jej dziecko, uściślając. Jeśli chodzi o wspomnianą dwójkę czarnych charakterów, które zostały przy życiu z bandy Billa, to jest ogólnie też bardzo ciekawy wątek w tym filmie. Otóż tutaj Tarantino splótł losy postaci Daryl Hannah i Michaela Madsena, L. Driver i Bada, ale zrobił to w taki sposób, w jaki znowu chyba tylko on mógł to zrobić. Okazuje się, że Bad pada ofiarą podstępu L, gdyż ta chce dostać od niego miecz, który zrobił Hattori Hanzo, jeden z pomniejszych bohaterów, który występował w jedynce. W dwójce go nie ma. Bad dał się nabrać na to, że L odkupi ten miecz za dużą kasę. Postać Bada zostaje ugryziona parę razy w twarz przez Czarną Mambę, przynajmniej tak nazwaną w filmie. No i to okazuje się jego koniec. Czarna Mamba to niesamowicie jadowity wąż. I tak oto Bad kończy swój żywot. No i mamy tutaj niezbity dowód na to, że L jest niesamowitą suką. Najgorszym czarnym charakterem z tej czwórki, chcącym skopać tyłek osobiście pannie młodej, Beatrix. Żeby to podkreślić, mówi to Badowi, kiedy ten już wie, że zostało mu kilka minut życia. I ogólnie scena pojedynku L z Beatrix moim zdaniem jest ozdobą tej części. I to jak ta walka się kończy też jest przewrotne i tarantinowskie. Co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć? No to, że kapitalne jest zakończenie tej historii. Jest na pewno jednym z największych plusów tego filmu, ale ja zawsze jestem pod wrażeniem ostatniego rozdziału, czyli spotkania Beatrix z Billem. Oczywiście nie wspomniałem o tym w poprzednim wideo, ale teraz o tym powiem. Film jest podzielony na rozdziały. Też Tarantino używał takiego sposobu narracyjnego kilka razy. Także to nowością nie jest w jego wykonaniu. Ale wracając do tego spotkania Beatrix i Billa. Znając zakończenia filmów Tarantino, od jakiegoś czasu można by było się spodziewać rozwałki. Ale tutaj już jest inaczej. I naprawdę to zakończenie uszlachetnia bardzo ten film. Pomimo, że to jest czysty film akcji i tak dalej, ale ta ostatnia rozmowa Billa z panną młodą jest pięknym podsumowaniem całej tej opowieści. Tu jakby wszystkie wątki się kończą. Te główne wątki na pewno. Wszystkie drogi prowadziły, jak wiadomo, do Billa. I kto wie, czy to nie jest najlepsze zakończenie filmu wyreżyserowanego przez Tarantino w całej jego filmografii reżyserskiej. Naprawdę możliwe, że tak właśnie jest. Naprawdę na tym zakończeniu można się lekko wzruszyć.
warstwie formalnej film jest dokładnie tym samym, co jedynka. Różne techniki kręcenia, dłuższe ujęcia, może nie master shot, ale takie dłuższe ujęcia, krótsze ujęcia. Techniki, których nie znam profesjonalnych nazw, są tutaj na pewno użyte, bo taka chociażby została użyta w pierwszej części Kill Billa. Technika, której nazwy nie znam, ale wiem, że ona jest nietypowa, bo nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczyłem tego typu technikę kręcenia jakiejś pojedynczej sceny czy ujęcia w kinie wcześniej. Pewnie tak, ale nie pamiętam konkretnych filmów, które używałby właśnie tej, a nie innej techniki. Także w tej kwestii jestem bardzo, bardzo zielony i przyznaję się do tego bez bicia. No i co jeszcze można powiedzieć? To jest chyba oczywiste, a jeśli nie jest to oczywiste, to teraz o tym mówię, że skoro dwójka pojawiła się rok po jedynce, no to znaczy na pewno, że Tarantino kręcił obydwie części równolegle w tym samym czasie. To było coś w stylu kręcenia przez Jacksona Władcy Pierścieni, czy wtedy braci Wachowskich, kontynuacji pierwszego Matrixa. I tutaj była identyczna historia. Sądzę, że musiała być. Także pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o kino Quentina. To jest oczywiste, że będą następne jego filmy, bo mój kanał nie byłby tym kanałem, którym jest, gdybym nie umieszczał na nim takich filmów, jakie kręci Tarantino. Takich klasyków. Jak w banku macie to, że następne filmy Tarantino się tutaj pojawią. Kończę więc na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym wideo. Już niebawem. Cześć! Something I've always been curious about. Just between us girls. What did you say to Pai Mei to make him snatch out your eye? I called him a miserable old fool. Bad idea. Know what I did? I killed that miserable old fool. How do you like the fish head? Miserable old fool. I poisoned his fish heads. Please come over from the cow. And I told him, to me, the word of an old fool like you is worth less than nothing.